Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tardikowski. Witam i zapraszam. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Na początku wywiad, jakiego udzielił Franciszek włoskiemu dziennikowi Corriere della Sera. Wywiad ten, jeśli chodzi o treść, jest dramatyczny. A jeśli szukać jakiegoś jego pozytywu, to jest nim wyłącznie to, że dzięki niemu możemy poznać autentyczne poglądy papieża Franciszka. W odcinku tym przypomnę także, w jakich sprawach papież dysponuje autorytetem, a w jakich nie. Warto o tym wiedzieć, bo nie każda wypowiedź papieska ma dla katolika znaczenie i nie w każdej sprawie ma on autorytet. Nie można twierdzić, że jest się bratem jakiegoś narodu i jednocześnie prowadzić przeciwko niemu wojnę. Tak o postawie patriarchy Cyryla wobec Ukrainy mówił patriarcha Bartłomiej w wywiadzie dla cypryjskiego dziennika Katimerini. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała do Polaków, by nie ustawać w pomocy zarówno materialnej, jak i duchowej dla uchodźców z Ukrainy. A potem o pomocy uchodźcom porozmawiam z dyrektorem Caritas Archidiecezji Poznańskiej, księdzem Marcinem Janickim. To niestety nie jest jeszcze koniec tej sprawy, ale już wiadomo, że ksiądz Daniel Galus został suspendowany i o tej sprawie także powiemy w dzisiejszym podcaście. Zjednoczony Kościół Metodystyczny już się podzielił. Po wielu latach debaty na temat związków homoseksualnych i ordynacji homoseksualnych pastorów i pastorek ostatecznie odeszli z niego konserwatyści chrześcijańscy. A potem porozmawiamy o hospicjum w Wilnie z jego założycielką siostrą Michaelą Rak i rzecznikiem tego hospicjum Łukaszem Kamińskim. I na koniec jeszcze informacja o ordynacji na prezbiterki kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, która już niebawem. A teraz zaczynamy. Wywiad papieża dla Corriere della Sera jest dramatyczny. Dramatyczny zarówno z punktu widzenia intelektualnego, jak i politycznego. Franciszek wprost mówi, że chce jechać do Moskwy, by spotkać się z Putinem, ale nie pojedzie do Kijowa, by spotkać się z jego ofiarami. Na razie nie jadę do Kijowa, mówi. Czuję, że nie powinienem tam pojechać. Najpierw muszę jechać do Moskwy, najpierw muszę spotkać się z Putinem, zaznacza i dodaje, że mimo, że papież chce, to Putin nie chce. Papież za powód agresji w tym wywiadzie uznaje, uwaga, być może szczekanie NATO pod drzwiami Rosji, ale wyraża nadzieję, że gniew Putina, jeśli został sprowokowany, to być może obecnie złagodniał. Franciszek zapewnia też, że nie wie, czy pomoc Ukraińcom, zaopatrywanie ich w broń jest słuszne. Nie potrafię odpowiedzieć, jestem za daleko, na pytanie, czy słuszne jest zaopatrywanie Ukraińców w broń, mówił papież Franciszek. W wywiadzie tym padają także słowa na temat absolutnego zaufania do kardynała Pietro Parolina, który ma należeć do najlepszej szkoły dyplomacji, kardynała Agostino Casarollego, którego politykę przez lata kwestionował, jak się okazało słusznie, kardynał Stefan Wyszyński i którą to politykę zmienił dopiero Jan Paweł II. Ta zmiana doprowadziła m.in. do upadku komunizmu. Źle, by nie powiedzieć bardzo źle, bo dowodząc kompletnego niezrozumienia rzeczywistości, brzmią też słowa Franciszka na temat spotkania z Orbanem. Orban, kiedy go spotkałem, powiedział mi, że Rosjanie mają plan, żeby 9 maja wszystko się skończyło. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Więc zrozumielibyśmy w ten sposób również tempo eskalacji tych dni. Bo teraz to już nie tylko Donbas, to Krym, to Odessa. To zabiera Ukrainie port nad Morzem Czarnym. Jestem pesymistą, ale musimy wykonać każdy możliwy gest, aby powstrzymać wojnę, mówił papież, jakby kompletnie nie rozumiejąc, że słowa Orbana nie oznaczają, że Putin chce skończyć wojnę, a tyle, że chce jeszcze bardziej zniszczyć i osiągnąć jakieś cele przed 9 maja, by móc obwieścić swój sukces. Te zapowiedzi nie oznaczają końca wojny, a jedynie eskalację. I aż dziw, że papież opowiada takie rzeczy włoskim mediom. Jeśli szukać jakichś pozytywów tego wywiadu, to będą nim słowa papieża o patriarsze Cyrylu. Na pytanie, czy patriarcha może być człowiekiem, który przekona Putina do otwarcia drzwi do spotkania z papieżem, papież pokręcił głową i odpowiedział. Rozmawiałem z Cyrylem przez 40 minut przez Zoom.
Pierwsze 20 minut z kartą w ręku odczytał mi wszystkie uzasadnienia tej wojny. Posłuchałem i powiedziałem mu: nic z tego nie rozumiem, bracie. Nie jesteśmy duchownymi państwowymi. Nie możemy używać języka polityki, ale języka Jezusa. Jesteśmy pasterzami tego samego świętego ludu Bożego. Mówił papież i dodawał, że patriarcha nie może zmienić się w ministranta Putina. I tak naprawdę to są jedyne słowa z tego wywiadu, które dają się w jakiś rozsądny sposób obronić. A teraz słów kilka na temat tego wywiadu. Autorytet papieski nie obejmuje ani sfery polityki, ani geopolityki. Nie może on także zmieniać faktów. One są niezależne od tego, co sądzi Franciszek. I tak właśnie jest z opinią na temat tego, że być może Putin wywołał wojnę, bo sprowokowało go do tego szczekanie NATO pod drzwiami Rosji. Jeśli ta opinia czegoś dowodzi, to jedynie braku znajomości faktów. Te zaś są takie, że Merkel i Sarkozy uniemożliwili przystąpienie Ukrainy do NATO. Współpraca zaś z NATO zaczęła się od ataku Rosji na Ukrainę w roku 2014. Czy zdaniem papieża wtedy też Ukraina i NATO sprowokowały Rosję? Trzeba mieć też świadomość, że odpowiedzialności za bezpieczeństwo państw nie ponosi papież, więc on nie może decydować, w jaki sposób ma się bronić Ukraina i inne państwa. Jego opinia na temat wysyłania uzbrojenia Ukrainie nie ma więc najmniejszego znaczenia dla oceny moralnej tego działania, które jest nie tylko moralnie dopuszczalne, ale wręcz moralnie konieczne. Innej drogi ochrony kobiet i dzieci, ziem ukraińskiej i ukraińskiej tożsamości nie ma. Okupacja, i to już wiemy, to nie kwestia opinii, ale faktów, kończy się mordowaniem cywilów, zsyłkami w nieznanym kierunku, masowymi gwałtami. Tak się kończy okupacja rosyjska. Odmowa wsparcia Ukrainy bronią, a nawet wątpliwości podnoszone w sprawie przekazywania jej broni, to w istocie umożliwienie Rosjanom dalszego działania, kolejnych gwałtów, mordów, które wprawdzie papież potępia, ale nie wie, czy należy umożliwić Ukraińcom ochronę. Nie widać też logiki Ewangelii w przekonywaniu, że papież musi pojechać do Putina, ale jednocześnie czuje, że nie powinien jechać do Kijowa. Argument, że trzeba nawracać Putina, jest, zostawiając na boku, że ten nie chce się spotykać, a spotkania nie ma i nie będzie, wyrazem kompletnego niezrozumienia rzeczywistości, a nie przekonuje w zestawieniu z opinią, że nie ma potrzeby wsparcia ofiar skrzywdzonych. Jeśli już papież bardzo chce się spotkać z Putinem, niech próbuje, mimo jego braku zgody. Ale dlaczego odmawia spotkania tym, którzy go zapraszają, w pokorze prosząc o wsparcie dla cierpiących? I wreszcie przeraża poziom analiz Franciszka. Opowieści o Orbanie, który powiedział, że do 9 maja Putin chce załatwić wojnę, i wyrażanie jakichś nadziei związanych z tą wypowiedzią da się porównać mniej więcej z tezą z wywiadu dla La Nation, gdzie papież mówił, że dwóch kardynałów zasugerowało mu, że wojna niebawem może się skończyć. I dodatkowo uznanie, że Parolin jest znakomitym dyplomatą z najlepszej szkoły Casarolego, pokazuje, że niestety polityka Jana Pawła II wobec Związku Sowieckiego niczego nie zmieniła w Watykanie. Oni tam naprawdę wierzą, że Sowieci i Rosja to wspaniałe państwa, a na ołtarzu relacji z nimi można składać zarówno prawa człowieka w Ukrainie, jak i wcześniej prawa ludzi wierzących w Związku Sowieckim. Smutne to, ale warto jeszcze raz przypomnieć cztery kwestie. Po pierwsze, wywiady prasowe, szczególnie dotyczące kwestii politycznych, nie wchodzą w zakres magisterium, ani nawet nauczania zwyczajnego papieża. To wyraz opinii Jorge Bergoglio, a nie wskazówka wiary dla katolików. Po drugie, w sprawach bezpieczeństwa narodowego i światowego papież nie ma autorytetu. Za to odpowiadają politycy, a nie on. W tej kwestii jest on nie tylko omylny, ale i może ulegać ignorancji. Po trzecie, trzeba robić swoje, bronić Ukrainy, zbroić państwo polskie i wzmacniać NATO, a także inne sojusze. Trzeba zrobić wszystko, by Rosja była jak najsłabsza. To jest obecnie obowiązek sumienia. Opinie papieża nie mogą tego zmienić. I wreszcie po czwarte, w sprawach geopolityki i polityki papież podlega takiej samej krytyce jak wszyscy inni przywódcy religijni czy polityczni. Niczym się od nich w tych kwestiach nie różni. Zupełnie innym tonem mówi o tej wojnie patriarcha Bartłomiej. Wojna w Ukrainie jest tragedią i hańbą, która na zawsze napiętnuje jej sprawców, ludzi bez bojaźni Bożej, podkreśla patriarcha Konstantynopola. W wywiadzie dla cypryjskiego dziennika Kathy Merini Bartłomiej podkreślił, że czyny obecnych rosyjskich władz będą zapisane w historii świata krwią ich niewinnych ofiar. Zaznaczył także, że wojna nigdy nie powinna być narzędziem rozwiązywania konfliktów, nawet ostatecznych. Powinien być nim dialog
i tylko dialog. Bartłomiej zapewniał także, że modli się za Ukrainę, a także podkreślał, że przedłużający się konflikt bardzo go boli i niepokoi. Jestem przekonany, że naród rosyjski, a przynajmniej nasi prawosławni bracia, nie godzą się z tym, co dzieje się obecnie na Ukrainie, powiedział Bartłomiej, a potem odniósł się do kazań patriarchy Cyryla, który mówi o tej wojnie wręcz jako o wojnie świętej. To bardzo smutne. Nie można twierdzić, że się jest bratem jakiegoś narodu i jednocześnie prowadzić przeciwko niemu wojnę. Nie można upierać się, że należy się do tej samej religii, a zarazem pozwalać, by jej wyznawcy ginęli, a kościoły były niszczone przez bombardowania, podkreślił patriarcha Konstantynopola. I to jest odpowiednia ocena tego, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie. A teraz przenosimy się do Polski. Biskupi podczas obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski omówili działalność Kościoła wobec dramatu wojny w Ukrainie. Wysłuchali także sprawozdań Caritas Polskiej oraz Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek. W czasie tego spotkania podkreślono ogromne zaangażowanie polskiego społeczeństwa w organizację bezpośredniej pomocy ludności ukraińskiej, a także zaapelowano, aby nie ustawać w tej pomocy, zarówno materialnej, jak i duchowej. To bardzo ważny apel, bo tak się składa, że ta pomoc to jest maraton, a nie sprint. I ten maraton będzie nam towarzyszył jeszcze bardzo, bardzo długo. A teraz czas na pierwszą rozmowę o pomocy uchodźcom. Porozmawiam z dyrektorem Caritas Archidiecezji Poznańskiej, księdzem Marcinem Janickim. A moim Państwa gościem jest ksiądz Marcin Janecki, dyrektor archidiecezjalnej Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Rozmawiamy wprawdzie w Wilnie, ale porozmawiamy jednak o tym, co się dzieje w Poznaniu i w ogóle o tym, co się dzieje w Polsce. Już ponad 2 miesiące trwa wojna. Wprawdzie ten napływ uchodźców w tej chwili ustał. Zobaczymy, czy on ustanie. Są też tacy, którzy już wrócili do swoich domów, ale to jest mniejszość. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w Poznaniu, jeśli chodzi o uchodźców? Zacznijmy od samych uchodźców, za chwilę przejdziemy do pomocy. Jeśli chodzi o liczby, to z tego, co się orientuję, mamy w samym mieście około 30 tysięcy uchodźców. Jako Caritas sprawujemy pieczę nad kilkoma miejscami, gdzie oni są ciągle obecni. To są budynki naszej Caritas, placówki, to są też budynki archidiecezjalne, domy zakonne i także budynki miasta, tak jak Arena, Targi, Politechnika Poznańska. I obecnie sprawujemy taką opiekę nad około 2 tysiącami uchodźców. Każdego dnia z punktu recepcyjnego, który prowadzi Caritas, całodobowego, no wiemy, że korzysta około 1000 do 1200 uchodźców dziennie z rozmaitych tych miejsc i domów też rodzin, które przyjęły w mieście rodziny uchodźców. Jak radzą sobie te domy? Bo to jest oczywiście dla domu zakonnego to być może jest mniejsze wyzwanie, ale dla domu takiego codziennego przyjęcie ludzi, czasem z traumami, czasem z problemami jeszcze sprzed wojny, a czasem z tymi z wojny, to jest wielkie wyzwanie. Jak oni sobie radzą z tym potężnym wyzwaniem? To jest właśnie tak piękne, jeśli można mówić, prawda, o czymś pięknym w odniesieniu do wojny, ale każdy, kogo spotykam przez te ostatnie tygodnie, już miesiące, mówi właśnie o tym, że jak to zrobiliście, że właśnie w miastach, w całej Polsce nie ma obozów uchodźców, tylko przede wszystkim miejscami, gdzie są oni, są rodziny. I tak jak patrzę po znajomych też, którzy przyjęli uchodźców, no to te rodziny stały się częścią ich domów i rzeczywiście ich rodzin. I jest czas, kiedy są razem, przeżywają święta, tak jak w ostatnim czasie właśnie, czy to święta wielkanocne 2 tygodnie temu, czy nawet też tydzień temu. Przeżywają też razem czas, kiedy oni szukają pracy, kiedy idą dzieci do szkoły, do przedszkoli. Przeżywają też czas oczywiście trudny, bo na przykład są rodziny, które pomogły niektórym zacząć leczenie z choroby alkoholowej, pomogły na przykład leczyć z innych uzależnień. Więc rzeczywiście widać, że te rodziny, które przyjęły uchodźców, no sprawiły też to, że oni stali się częścią ich rodzin. Zdarzają się oczywiście i konflikty, i trudne sytuacje, bo tego też nie unikniemy, że trzeba nieraz pomagać i te osoby przekazać gdzie indziej, znaleźć inne miejsce, bo rzeczywiście jest to trudne, by z nimi jakoś współgrać, ze względu na te traumy też, o których Pan tu wspominał i też wtedy na takie obstawienie ich pomocą psychologiczną, co też staramy się organizować. No właśnie, jak wygląda zaangażowanie Caritas? W tej chwili już zostaniemy na poziomie archidiecezji, bo oczywiście cała Caritas i Caritas Polska i inne diecezje też pomagają. Ale jak to wygląda w Poznaniu, w archidiecezji poznańskiej w sensie ścisłym? Tak, wspomniałem, najpierw może warto zauważyć właśnie, że w naszych placówkach mamy około 400 osób, jeśli chodzi o samo Caritas, nasze poznańskie.
Poza tym prowadzony jest przez wolontariuszy. To jest, myślę, wielkie, piękne dzieło, bo od samego początku, od drugiego dnia wojny, hala numer 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich stała się potężnym miejscem, gdzie przyjmowani są uchodźcy, mogą przyjść, otrzymują pomoc dotyczącą wskazania miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca wyrobienia dokumentów, spotkania z służbą celną, przyjęcia przez lekarza, zorganizowania transportu, jeśli udają się w inne miejsce. I to jest miejsce prowadzone przez Caritas i wolontariuszy. Warto podkreślić, że w ten czas zaangażowało się już ponad 2000 wolontariuszy, młodzieży, osób, które rzeczywiście poświęcają swój czas, by pomagać uchodźcom i są na targach obecni dzień i noc, przez cały czas, święta, w niedzielę, soboty. Oprócz tego oczywiście prowadzony jest przez nas magazyn zbiórki żywności, który działa teraz obecnie przy parafii nawiedzenia pod kościołem na Ratajach, największym, jaki jest w naszym mieście. Wcześniej też prowadziliśmy potężny magazyn na targach w pawilonie 4. Po miesiącu działania został on wyłączony, ponieważ ta ilość zbiórek też uległa zmianie i też ten towar, który trafiał do Poznania, transportowaliśmy już prosto do ośrodków, nie magazynując tego w jednym miejscu. Poza tym otworzyliśmy 2 tygodnie temu świetlicę, która jest miejscem, gdzie mogą przybywać dzieci z Ukrainy dla grup około 35 osób, a także przy tej okazji powstało takie Centrum Pomocy Językowej. Już wiemy, że na kurs języka polskiego zgłosiło się około 500 osób z Ukrainy, tych, którzy są obecni. Też przygotowujemy dla nich zajęcia, są zatrudnieni nauczyciele, tłumacze. Także powstało w tym miejscu taka komórka pomocy psychologicznej, przy współpracy też z księżmi jezuitami w Poznaniu, którzy pomagają nam właśnie zatroszczyć się nad tymi osobami, które przeżywają traumę. Poza tym cały czas oczywiście staramy się wspierać rozmaite takie sytuacje, które nas zaskakują. Na przykład w zeszłym tygodniu odwiedziłem też w szpitalu jednego z żołnierzy, który trafił do nas z Ukrainy właśnie. Został ranny pierwszego dnia wojny. Trafił do Poznania, do szpitala specjalistycznego, gdzie amputowano mu nogę. Myśmy jako Caritas też dołożyli 30 tysięcy nowej protezy, która będzie robiona i w przyszłym tygodniu mają też otrzymać. Żołnierz ma 27 lat, jest pełen werwy i chce wracać, mówi, do swojej ojczyzny, chce jej bronić też cały czas. Więc tych rozmaitych wydarzeń jest bardzo wiele. Takim dużym sprawdzianem dla nas, myślę, był czas Wielkiej Nocy, ponieważ oczywiście przeżywaliśmy święta nasze, kiedy to też przygotowaliśmy śniadanie wielkanocne dla 2000 bezdomnych w naszym mieście, tak jak zawsze to wygląda w Poznaniu. A tydzień później, w Niedzielę Miłosierdzia, w nasze święto patronalne, kiedy spora część uchodźców przeżywała swoje święta wielkanocne, powtórzyliśmy to śniadanie i dla około 2200 osób przygotowaliśmy też posiłki, paczki, spotkanie i na modlitwę, i święconkę, aby też właśnie oni ten czas przeżyli razem wspólnie, przeżywając też, na ile się da tutaj, święta, myśląc też czasami o tych, którzy zostali tam w Ukrainie, więc tych działań rzeczywiście jest mnóstwo. Zatrzymajmy się na tych świętach, bo to rzeczywiście musi być, przynajmniej dla części z tych uchodźców, bardzo trudne. Świadomość, że ich mężowie, partnerzy, ojcowie, bo to rzeczywiście sytuacje są bardzo różne tych osób. To nie jest moment i nie jest miejsce, żeby oceniać ich wybory życiowe, jest to miejsce, żeby im pomagać. Natomiast no to musi być dramatycznie trudne, święta. No jednak w spokojnym, w miarę odległym od granicy mieście, bliskim kulturowo, ale jednak trochę odmienne, święconka w innym momencie i inaczej trochę wyglądająca, przynajmniej w kościele katolickim. Oni pewnie taką jak zwykle mieli, ale to są takie rzeczy jednak odmienne, więc a mężowie, ojcowie, przyjaciele, partnerzy życiowi, ojcowie dzieci bardzo daleko. Jak oni to przeżywali? Zapamiętałem szczególnie jedną taką scenę ze spotkania właśnie podczas śniadania wielkanocnego, naszego śniadania wielkanocnego z bezdomnymi. Też przyszło wtedy około 200 osób z Ukrainy pośród tych 2000 bezdomnych. I pamiętam, że był taki moment, gdy podeszła rodzina 9-osobowa. Była 6 dzieci, 2 starsze panie, jak się okazało, to były babcie, i mama. Po polsku mówiła najstarsza pani, która miała 92 lata. Ona podeszła do mnie, kiedy już odebrali wszyscy paczki i te paczki też żywnościowe, i ze łzami w oczach mówiła: księże, proszę wszystkim podziękować za to, co robicie też dla nas właśnie, dla no, naszych bliskich, i my się za was też modlimy. I też się rozpłakała tam wtedy, rzeczywiście uściskaliśmy się, i to był taki moment, kiedy też uświadomił mi bardzo mocno, jak to jest ważne. Niby to się wydaje takie właśnie błahe, że prawda, wydamy śniadanie wielkanocne i tak dalej, ale widać, jak oni tego też potrzebują, żeby czuć się właśnie tutaj, no jak prawie jak w swoim domu. I też wtedy pamiętam, że kilkakrotnie pytałem, jak ich bliscy, czy mają kontakt
okazało się też, że właśnie, że nieraz jest tak, że są 2 dni ciszy, 3 dni ciszy, kiedy nie dostają żadnych wiadomości, ale starają się na bieżąco dzwonić, pytać też przez różne też inne komunikatory, docierać do tych, którzy zostali w Ukrainie, którzy walczą cały czas. Ale jest taka też świadomość, że oni rzeczywiście chcą też utrzymywać ten kontakt i też myślą o powrocie. Na przykład też pytałem, dlaczego są w Poznaniu, tylko wszyscy nie chcą za Poznań wyjechać, kiedy mieliśmy też inne ośrodki poza miastem. To wiele z tych osób powtarzało, że oni czekają na koniec wojny i chcą zaraz wracać, żeby właśnie kraj odbudować, żeby też znaleźć się pośród swoich bliskich. Więc ta tęsknota jest ogromna rzeczywiście w ich sercach i widać też ją w ich oczach. Jest w nich nadzieja, że ta wojna skończy się szybko? Jest nadzieja, że wrócą. Nie wiem, czy właśnie można mówić o tym, że myślą, że skończy się szybko. Pewnie takie, jest ich takie pragnienie. Myślę, że takie pragnienie mają w swoich sercach, że chcą, by ta wojna się jak najszybciej skończyła. To, co też pewnie jest ważne, to no, właśnie większość tych uchodźców, których gościmy, to są kobiety i dzieci. Dzieci już poszły do szkoły, do przedszkoli, do świetlic, kobiety zaczynają też szukać pracy, angażują się też w rozmaite dzieła, które przygotowujemy, robimy jako Caritas też. I właśnie dzieci, jak gdyby troszkę pewnie one wyszły z tamtego czasu trudnego, może łatwiej im to zapomnieć, ale jednak mamy i właśnie te osoby starsze, to tym bardziej one pamiętają jeszcze nie poprzednią wojnę, światową nawet, i tym bardziej przeżywają to bardzo mocno i patrzą też z niepokojem na to, co się dzieje, właśnie martwiąc się o to, żeby bezpiecznie było i tym, którzy zostali w Ukrainie, ale też i nam tutaj w Polsce, tym pomagamy. Zacznę od dzieci, do starszych osób jeszcze dojdziemy. Pamiętam pierwsze spotkanie z rodziną uchodźczą, kiedy usłyszałem takie zdanie, że to byli mali chłopcy, kiedy włączyły się agregatory prądowe do wielkich lodówek, bo akurat spali w takim hotelu robotniczym, no to jeden z nich po prostu nakrył się kołdrą i wpadł w histerię. To oczywiście już od tego momentu minęły prawie 2 miesiące, pewnie większość z tych dzieci już sobie jakoś radzi, chociaż na przykład na samoloty nadal niektóre reagują bardzo, bardzo różnie. Jak radzą sobie dzieci? No bo wiadomo, że im jest najłatwiej. One się szybko uczą języka, szybko wchodzą w interakcje z rówieśnikami, no a równocześnie pewnie bardzo jakoś im brakuje ojców przede wszystkim. Tak, bardzo mocno właśnie widać takie zachowanie. Ja też pamiętam właśnie pierwszy tydzień jakoś, pewnie to był po wybuchu wojny, kiedy do Poznania docierały pierwsze pociągi z Przemyśla i tak dalej. I pamiętam, że witaliśmy jakoś w nocy, to już było pewnie koło drugiej, grupę, która przyjechała na dworzec PKP, podeszli do punktu, taki wtedy to był ten punkt centralny przed Iglicą, takie szklane akwarium, jak to w Poznaniu mówimy, przy moście dworcowym, gdzie przyjmowaliśmy te grupy, gdzie oni dostawali coś do zjedzenia ciepłego, mogli też chwilę odsapnąć, poczekać. I jest tam takie miejsce, gdzie schodzą do lądowania samoloty na poznańskie lotnisko na Ławicy. I rzeczywiście, jak oni zauważyli, że te światła samolotu zbliżają się do tego punktu, gdzie ten samolot trafia na lotnisko, to też pojawił się krzyk i płacz i rzeczywiście te dzieci uciekały. Trzeba było rzeczywiście, i ten punkt potem przenieśliśmy do innego pawilonu, żeby nie było właśnie tego zderzenia z tym torem lądowania samolotów. Więc tak, tutaj zauważyliśmy, no dzieciakom jest troszkę łatwiej. Chociaż teraz w późniejszym czasie docierały też takie dzieci, które rzeczywiście potrzebowały pomocy psychologów, ponieważ widziały na przykład śmierć kogoś bliskiego, śmierć kogoś z rodziny nawet, czy z sąsiadów, prawda, ciała leżące na ulicy. I też wiem o takich obrazach, że takie dzieci też do Poznania do nas też trafiły i one, prawda, w nich się taki lęk pojawiał. Nie chciały wyjść, prawda, do rówieśników, nie chciały wyjść, na przykład była taka rodzina, gdzie też trzeba było pomóc psychologa, bo te osoby bały się na przykład wyjść przez tydzień z pokoju. One wychodziły po jedzenie, ale wracały szybko do pokoju i ta rodzina starała się ich jakoś oswoić, ale było ciężko przekonać do wyjścia na zakupy, na spacer, ponieważ mówili otwarcie, że boją się, że przyjdą Rosjanie i coś im będzie się tutaj działo złego też, więc takie też sytuacje były. Druga grupa, która przybywa, to są ludzie młodzi. Można powiedzieć, że dla części z nich to jest zawsze trauma uciec ze swojego domu. Natomiast to jest też, to może być też życiowa, nie chcę powiedzieć przygoda, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ale jakaś życiowa szansa. Studia w nowym miejscu, szkoła średnia w nowym miejscu, doświadczenie życia, które im zostanie na całe życie. A z drugiej strony jest znowuż ucieczka, czasem śmierć bliskich. Czasem niepokój o tych, którzy zostali. Jak oni sobie radzą? Młodzi ludzie, myślę, że też starają się odnaleźć w tej rzeczywistości. W szkołach jest rzeczywiście już sporo osób, które właśnie podejmują naukę języka polskiego także. Widzę to też po kursach, które przygotowujemy, że też takie osoby się zgłaszają. To pewnie już trochę będzie wyższa bariera też wiekowa, ale są też na przykład osoby, które pokończyły studia rok temu, 2 lata temu i na przykład teraz zatrudnialiśmy je do pracy w Centrum Pomocy Rodzinie dla Ukrainy jako tłumaczy języka ukraińskiego, języka polskiego.
Polskiego. I tych osób jest około 20, więc też widać, że chcą podjąć jakieś działania i pracę także też. Także i w tych placówkach, gdzie były osoby młodsze, to też na przykład panie angażowały się w pracę właśnie takie przy kuchni, czy nawet takie, które no, pomogły przygotować na przykład teren dookoła tych placówek i tak dalej. Więc jest też taka otwartość, myślę, i mimo tego doświadczenia trudnego, to widać, że też chcą i rzeczywiście chcą wykorzystać tę szansę, by no, ta sytuacja nie była w takim stanie w miejscu, ale by też no, iść krok dalej też rzeczywiście i nie zatrzymywać się. I patrzą, no ufam, mam nadzieję, że patrzą też z taką właśnie perspektywą przyszłość dobrą, że coś się zmieni, że można właśnie będzie wrócić i kraj też odbudować, bo o tym też bardzo często młodzi mówią, takie pragnienie w nich jest, że właśnie oni mówią o tym. To jest takie też nawet zaskakujące, kiedy pamiętam właśnie ze szkoły czasami rozmowy z młodzieżą, to tak sobie myślałem, ciekawe, co powiedziałaby nasza młodzież, gdyby taka sytuacja się na przykład wydarzyła, bo patrząc na nich, to bardzo często właśnie są to słowa, które są bardzo budujące, jeśli chodzi o też nawet i mówienie o swojej ojczyźnie, o swoim kraju, który zostawili. I właśnie mówią to młodzi ludzie. Ja zadam to pytanie. A ilu z nich rzeczywiście, jak ksiądz ocenia, chce wrócić? Bo wiadomo, że to wiemy z innych fal migracyjnych, także tych, które zostały wypędzone przez wojny, że im dłużej trwa wojna, tym mniej uchodźców wraca. To jest też dość oczywiste, znajdują pracę. Ci młodzi ludzie zakochują się, zakładają rodziny, wiążą się, znajdują także jakieś fajne zatrudnienie, czasem lepsze niż znaleźliby na Ukrainie. Pamiętajmy, czy w Ukrainie, to jest dużo biedniejszy kraj, dużo trudniejsza infrastrukturalnie, także z wieloma problemami takimi wewnętrznymi. Jak ksiądz ocenia, ilu z nich wróci? Pewnie trudno dzisiaj jakoś tam wyrokować, ile to będzie tych osób, które powrócą. Myślę, że ci, którzy patrzą na ten czas jako na taki czas trudny, rozłąki, bo wielu z nich jest bardzo mocno związanych z rodzinami, też z osobami, które tam zostały, to deklarują się, że chcą właśnie wracać. Ale to rzeczywiście jest z drugiej strony ta szansa. Pamiętam, że na przykład był taki moment, kiedy padło ogłoszenie, że jest autobus, który zawiezie uchodźców do Hiszpanii, że jest autobus, który zawiezie uchodźców do Paryża, bo też przysłano takie autokary. I nie było problemu, żeby je zapełnić rzeczywiście. Rzeczywiście to też wtedy wykorzystywały osoby, pamiętam, w takim wieku właśnie, kończąc studia, czy właśnie w trakcie studiów, które przerwały to studia i wyjeżdżały dalej. I myślę, że oni rzeczywiście no, planują pozostać w tych krajach, gdzie uda im się znaleźć właśnie i pracę. I pewnie też, no takie są też koleje losu, wiadomo, że jeśli człowiek gdzieś tam przebywa też i młodzi zakochują się i tak dalej, zakładają swoje rodziny, no to stanie się też pewnie miejscem ich już potem dalej pracy i tworzenia tych wspólnot, aby właśnie jakoś też się to w taki dobry sposób układało. Pewnie wszystko zależy od tego, jak długo potrwa wojna. To jest pewnie to kluczowe pytanie, jak długo potrwa wojna i ten konflikt. Zadałem jeszcze pytanie o osoby starsze, bo im jest pewnie najtrudniej. Rozmawiałem z takim moim przyjacielem, który jest księdzem grekokatolickim. No i on opowiadał o starszych paniach, takich 70-kilku, a nawet 80-letnich, które cały czas pytały, co będzie z nimi dalej. Garnęły się do pracy jak żadne inne, natychmiast do pomocy. No ale też im było chyba najtrudniej. Pamiętam rozmowę z moim przyjacielem lekarzem, który mi powiedział, wiesz, dzisiaj badałem lekarza, który uciekł z Mariupola, byłego ordynatora, 60-kilkuletniego, więc już mógł wyjechać z Ukrainy, bo to taki wiek, że wypuszczają. Mówi, kamienna twarz, zero reakcji emocjonalnej. Widać było, że boi się, że jak cokolwiek... Nie, on się boi, organizm się boi, że jak pokaże emocje, to się rozsypie. Kiedy go zapytałem, mówi ten mój kolega, przyjaciel, lekarz, czy on wróci, on mówi, do czego ma wrócić? Pokazał mu rozwalony dom, mówi, tam już nie mam nic. Jak radzą sobie ci starsi ludzie, którzy często rzeczywiście mają, jeśli nie bezpośrednią pamięć II wojny światowej, czy jak się kiedyś mówiło o Związku Sowieckim, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, to mają pamięć taką bliską swoich rodziców, nie tylko tejże wojny, ale również Wielkiego Głodu, który też no, bardzo mocno dotknął Ukrainę. No, oczywiście nie tą zachodnią, która była wtedy w II Rzeczpospolitej, tylko tą, która była pod władaniem Związku Sowieckiego. Tak, to jest to, co rzeczywiście mi przywożą w swoich sercach i w pamięci. Najpierw przede wszystkim są bardzo wdzięczni, bo to też trzeba powiedzieć, że jest w ich słowach no, ogromna wdzięczność, tak jak w tej pani właśnie, która miała te 90 lat już ponad i ona ze wzruszeniem dziękowała za to wszystko, co tu otrzymuje. A dalej też właśnie jest takie spojrzenie szersze, bo młodzież właśnie nie pamięta
prawda? Tak jak pewnie u nas też, nie pamięta czasu wojny, nie pamięta czasu właśnie prześladowań, czasu głodu, czasu, kiedy czegoś brakowało, a oni potrafią to docenić, potrafią właśnie cieszyć się też z tego, co otrzymują, bo też już rozmaite sytuacje się pojawiały, że ktoś był niezadowolony, czy z miejsca, gdzie ma mieszkać, czy z czegoś, że dostał nie taką odzież. To młodzi rzeczywiście czasami potrafili powiedzieć, że chcieliby inaczej, a te starsze osoby potrafią przyjąć każdą pomoc. I też jeśli chodzi o taki kontakt, to jest trochę łatwiej, bo często wielu z nich zna język polski na przykład. To jest taka może sprawa mniej ważna, ale jest też łatwiej nawiązać kontakt z nimi, znają rzeczywiście język polski też. Potrafią się też porozumieć z nami oczywiście. I też właśnie widać w ich słowach też i nawet prawda, w tym czasami, że gdzieś tam zatrzymując się zaczynają płakać, mówiąc o swojej ojczyźnie, jak bardzo rzeczywiście kochają to miejsce, które pozostawili. I pewnie jest jeszcze trudniej, bo rzeczywiście zostawić wszystko po tylu latach bycia tam w Ukrainie, pamiętając o tym bagażu trudnych doświadczeń, no to pewnie to rzeczywiście wywołuje właśnie w nich takie wzruszenie i tęsknotę ogromną. Ale mówię też właśnie z wielkim szacunkiem o Polakach, którzy ich przyjmują. To jest myślę też bardzo ważne. Też doceniają rzeczywiście tę pomoc. Rozmawiam z księdzem, więc nie mogę nie zapytać o kwestię wiary. Ukraina oczywiście jest dużo bardziej religijna niż Rosja. Ale to wcale nie oznacza, że jest tam świetnie. Jak ktoś zna ukraińską religijność, to wie, że ona po pierwsze jest bardzo podzielona. I cerkwie prawosławne są dwie. Z perspektywy wiernych to nie jest jakaś wielka różnica. Chodzi się do tej, która jest bliżej. Ale już z perspektywy duchownych to jest potężny problem, bo do jednej się należy albo do drugiej. Jedna nie uznaje drugiej. O ile druga uznaje pierwszą, ta kijowska uznaje moskiewską, to moskiewska nie uznaje kijowskiej. Wręcz mówi o jej duchownych, że to są przebierańcy. No jest cerkiew grecko-katolicka, 8% mniej więcej. Natomiast generalnie, jeśli chodzi, jest bardzo maleńka, jeśli chodzi na tym tle wspólnota rzymsko-łacińska, nie rzymsko-katolicka. Są także protestanci troszeczkę liczniejsi niż w Polsce, bo tam jest ten nurt paszkowców jeszcze z czasów przedrewolucyjnych, czasami jest tego też bardzo przetrzebiony przez komunistów, bardzo prześladowany. Natomiast no, wszyscy ci ludzie są dotknięci, szczególnie na terenach wschodnich i centralnych, no, prawie 80 latami komunizmu, więc ta religijność jest słabsza. Jak wygląda ich życie religijne? Czy wojna ich jakoś przywraca do tej religijności, ze świadomością, że oni czasem pójdą do pierwszego kościoła, który jest po drodze. W naszej parafii na święcankę było masę Ukraińców. Nie, ale czy przywraca ich jakoś religijności, czy oni stawiają sobie te pytania, czy niestety ta, trudno to mówić o tej laicyzacji, ta przymusowa ateizacja, którą komuniści uskuteczniali przez tyle lat, przymusowa likwidacja na przykład kościoła grekokatolickiego, który był nielegalny, została tak głęboko, że to jest jednak trudne dla nich. Staraliśmy się na początku właśnie już wojny też w Poznaniu przygotować tak kompleksowo właśnie opiekę także i dotyczącą możliwości przyjmowania sakramentów, bo też pojawiły się w kościołach, w parafiach osoby, które prosiły czy to o spowiedź, czy o jakąś też rozmowę, czy właśnie chciałyby w intencji rodziny odprawić nabożeństwo, mszę świętą i zaczęły się pojawiać te osoby i w kościołach. Sam pamiętam właśnie, że jeden z pierwszych piątków miesiąca i też właśnie kolejka spowiedzi i nagle dzieci, które mówiły po ukraińsku i problem teraz, jak w jaki sposób starać się im pomóc, jak właśnie wyspowiadać, skoro człowiek też języka nie zna. I od tego momentu właśnie staraliśmy się jakoś przygotować tak kompleksowo tę pomoc. Zaangażowali się księża jezuici, nasi dominikanie też, ci, którzy oblaci także, których też z nami, którzy byli też, czy to w Rosji, czy w Ukrainie, księża chrystusowcy też, tutaj seminarium naszego też poznańskiego, oni też tam mają kilkoro studentów właśnie też z Ukrainy i z Rosji, więc językowo chcieliśmy jakoś też to przygotować. Wyznaczone były też kościoły, miejsca, gdzie były nabożeństwa. Przygotowane zostały też właśnie na przykład na święta plakaty, informacje o tym, gdzie można w nich uczestniczyć i na święconkę rzeczywiście były tłumy, ale jeśli chodzi o taką praktykę, czy to tygodniową, czy to załóżmy właśnie nawet świąteczno-niedzielną, to wiem też od księdza grekokatolickiego, że no krótko mówiąc, szału nie ma. Kościoły jednak nie są pełne. Mimo wojny i tej ucieczki, tego prześladowania, to tak jak też mówił ten ksiądz, jest to właśnie taka religijność bardzo świąteczna, prawda? Czyli święconka, jedno nabożeństwo w czasie świąt, to najważniejsze dla nich, które było sprawowane, a poza tym raczej jakichś takich śladów większego porywu serca i wołania do Pana Boga, no nie ma.
No dodajmy, że prawosławni grekokatolicy to jednak bardziej jak rzymscy katolicy praktykują, ale prawosławni praktykują rzeczywiście od czasu do czasu. W prawosławnej Moskwie, w Moskwie 6% praktykowało Paschę. No to jest właśnie poziom religijności rosyjskiej. No, w Ukrainie jest troszeczkę lepiej, ale wcale nie dużo. Natomiast przypomnijmy też, jakie są zasady, to znaczy prawosławni ukraińscy, nie tylko w ogóle prawosławni, którzy nie mają dostępu do swojego duchownego z różnych powodów, mogą przystąpić do sakramentu w kościele katolickim, do sakramentu spowiedzi, do sakramentu Eucharystii. No nie mówimy o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, to jest zresztą po sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, po chrzest i bierzmowanie są u nich w jednym momencie. Tak jest, dokładnie, więc ta sytuacja sprawiła nawet, że pozwolono, akurat tak u nas w Poznaniu było, ksiądz arcybiskup wyznaczył miejsca, gdzie do ich dyspozycji został dany kościół właśnie księży jezuitów. Pozwoliła też wielkość tego kościoła na sprawowanie liturgii przygotowanej dla nich, żeby rzeczywiście nie było problemu z pomieszczeniem się, myśląc o tym, co będzie działo się w święta właśnie wielkanocne, kiedy będą przeważyć swoje uroczystości, czy też święconkę. I rzeczywiście, tak jak było widać na tych relacjach, które się pojawiły potem w internecie, no tego dnia akurat, tutaj ze święconką i potem też właśnie z przeżywaniem Paschy, kościół był wypełniony. Więc no, ten czas jak gdyby wymógł na nas też takie otwarcie się też i rzeczywiście współpracę taką mocną. A czy jest jakiś pomysł? To jest zawsze pytanie, które jakoś przede mną staje. Pewnie nieprosty pomysł i nieprosta odpowiedź jest na to pytanie, bo tak sobie myślę, że poza dramatem ludzi, którzy przeżywają swój dramat i poza dramatem, jakim przeżywa Ukraina, jakim jest ucieczka tylu ludzi, Polska dostała też z jednej strony ogromne zadanie, ale i ogromny dar, jakim są dziesiątki, setki, tysiące młodych, a nawet miliony, tak między nami mówiąc, młodych ludzi, młodych i starszych, którzy pewnie część z nich zostanie. Ale w pewnym sensie też wielki dar i zadanie dostał polski kościół. Czy polskie kościoły szerzej, bo oczywiście nie mówię tylko o kościele łacińskim, także o grekokatolickim, także o prawosławnych, którzy teraz pewnie przybyło kilkukrotnie, jakby chcieć liczyć statystyki, także protestanckie wspólnoty. Czy my mamy jakiś pomysł, czy powinniśmy mieć jakiś pomysł na ewangelizację tych ludzi, na takim przyjście do nich? No siedzimy tu niedaleko Święta Faustyna stoi, a za nami jest obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Na powiedzenie im o tym, że Pan Jezus mimo wszystko, mimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które spotkały ich ojczyznę, jest miłosierny i w nim jest jedyna nadzieja. Myślę, że to jest naszym obowiązkiem, żeby rzeczywiście to, czym sami żyjemy, no pokazać im jak najlepiej, a samo gadanie to wiadomo, że jest to mało i bardzo się cieszę z tego, że mogę być w Caritas w tym czasie, kiedy tak naprawdę te dni, ten czas stał się dla nas takim egzaminem prawdziwej miłości, prawdziwej wierności Kościoła w tym wymiarze Caritas Jezusowi Miłosiernemu, bo tak jak myśmy planowali sobie czas świąt i wszystkie inne wydarzenia, tak Pan Jezus to wszystko poukładał na właściwe tory, że mamy zająć się tymi, którzy przybywają do nas. I bardzo cieszy mnie to, że udało się, sam to widziałem, też dotrzeć do wielu młodych ludzi, którzy przychodzili już pytać, czy mogą zaangażować się w wolontariat, czy mogą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych, które też są przez, czy to przez siostry w placówkach prowadzone, czy przez nasz też wolontariat Caritas przygotowywane przez młodzież. Więc ten, myślę, że to pole działania, które jest w tych naszych strukturach, to staraliśmy się w jakiś sposób to otworzyć dla nich, że nie tylko są tymi, którzy korzystają, ale sami też przychodzą. A sam mam doświadczenie, że na przykład dzisiaj, kiedy wiadomo, Kościół jest postrzegany, jak jest też przez młodych, często sama osoba księdza już budzi jakiś też nieraz niechęć czy jakiś mur, to takie momenty jak właśnie podjęcie działań związanych z wolontariatami, z przygotowaniem śniadania wielkanocnego, wigilii dla ubogich na przykład, pokazywały, że młodzież przychodzi, młodzież jest obecna, młodzież chce się angażować w taką przestrzeń, a przez to myślę, że to też zawsze taka furtka, by no, pokazać im, skąd my czerpiemy, skąd my właśnie bierzemy to, że potrafimy przebaczyć, podać rękę każdemu, kto przyjdzie do mnie prosić o pomoc, bo ja nie pytam bezdomnych w jadłodajni, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy jest z takiej strony, czy z innej strony, takiej opcji, czy innej opcji, tylko każdemu trzeba pomóc. I myślę, że też jest to taki wymiar, który no, staramy się przekazywać. Ja staram się też to robić jako dyrektor i pokazywać też to. I zawsze też pamiętam, właśnie wracają mi słowa biskupa Dajczaka, który powiedział kiedyś podczas rekolekcji dla nas, że Caritas jest jedną z najpiękniejszych twarzy Kościoła. I mówi, że tego trzeba dzisiaj bronić i też trzeba ten twarz pokazywać. I myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy rzeczywiście potrafili ten twarz Kościoła pokazywać, o niej też mówić i innych w ten, jakby w ten obraz wciągać, włączyć ten obraz Kościoła, właśnie w taki obraz Kościoła.
Jak rozumiem, paradoksalnie może się okazać, że wolontariat, pomoc charytatywna, pomoc z miłością może zewangelizować polską młodzież, nie tylko ukraińską. Tak, ja też właśnie wracam do takiego wydarzenia też, kiedy pojechałem na targi, kiedy było przygotowywane właśnie magazyn potężny, gdzie było może 400 czy 500 wolontariuszy, młodzieży, naprawdę z liceów, studentów. Ja tam przechodziłem pośród nich, też pomagając im to wszystko też przenosić, układać, mówiąc, jak to ma wyglądać. Witałem się też z nimi, niektórych pytałem, skąd są też, i stała grupka młodych ludzi, no jak to wiadomo, młodzież, widząc księdza, czasami stara się jakoś też i tego księdza trochę użgać, co on powie, jak zareaguje. I też zdarzyło się, że podchodzą, mówią, dzień dobry, ja mówię, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, pytam, skąd jesteście, też oni mówią, my na religię nie chodzimy, od razu taki pierwszy, prawda, strzał. Ja mówię, ale ja tu nie przyszedłem sprawdzać zeszytów wam, czy chodzicie na religię, tylko cieszę się, że jesteście z nami, że pomagamy, że razem wspólnie możemy to dzieło tworzyć, więc myślę, że też zawsze taki gest i taki krok, który no, pomaga te jakieś mury czy jakieś stereotypy w jakiś sposób też może przełamywać. Tym wnioskiem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Zmieniamy temat, wracamy do Polski. W Częstochowie dzieje się, oj, dzieje się bardzo dużo. Otóż decyzją metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo ksiądz Daniel Galus został ukarany karą suspensy obejmującą zakaz wypełniania funkcji związanych z przyjętymi święceniami, w tym zakazem sprawowania Eucharystii i spowiadania, także głoszenia Słowa Bożego, a także zakazem noszenia sutanny. Otrzymał również zalecenie udania się do wskazanego domu. Tak zwana pustelnia zlokalizowana w miejscowości Czatachowa została wyłączona do odwołania z użytku liturgicznego, a na terenie parafii, na której ona się znajduje, zarządzono zakaz sprawowania sakramentów poza budynkiem kościoła. Została zmieniona także używana nazwa obiektu z tak zwanej pustelni w miejscowości Czatachowa. W tej chwili nie wolno używać tego sformułowania. Jest to po prostu kościół filialny, a nie pustelnia. Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa, której przewodził ksiądz Daniel Galus, a także inne dzieła przez niego prowadzone, mają zakaz używania nazwy katolicka, a wierni są wezwani do oddania się w opiekę duchownym realnie katolickim. Już wiemy, że to nie kończy sprawy. Już wiemy, że ksiądz Daniel Galus zapowiedział, że nie podporządkuje się tym decyzjom, a jego wierni nie przestaną skupiać się wokół niego i zajmować się nim. Co to oznacza? No, w największym skrócie tyle, że powstanie nowa sekta, która choć z kościołem zapewne już niebawem nie będzie miała wiele wspólnego, bo biskup częstochowski podejmie kolejne działania aż do wydalenia księdza Daniela Galusa ze stanu kapłańskiego. Więc nie będzie to już grupa katolicka, ale będzie się uważała za jedynie prawdziwy kościół. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam dokonał się po wielu latach akt podziału Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego. Dwa lata temu, jeszcze przed pandemią, Zjednoczony Kościół Metodystyczny podjął decyzję, że podzieli się na dwa odrębne wyznania. Zjednoczony Kościół Metodystyczny i Globalny Kościół Metodystyczny. Powodem był stosunek do tak zwanych małżeństw homoseksualnych i do ordynacji na pastorów i pastorki osób homoseksualnych. Jedna z tych grup, teraz będzie to Globalny Kościół Metodystyczny, odrzuca taką możliwość. Zjednoczony Kościół Metodystyczny chce ją przyjąć. Po wielu latach sporów, ataków, wojen podjazdowych, zmian prawa i debat podjęto decyzję o podziale. Miał się on dokonać już ponad dwa lata temu, ale przeszkodziła temu pandemia. Teraz, 1 maja 2022 roku, bez fanfar i bez entuzjazmu, ale z przekonaniem, że tak musi być, Kościół się podzielił. Od teraz zbory, ale także większe całości mogą przenosić się do Globalnego Kościoła Metodystycznego, który będzie się teraz formował. Te, które zostaną w Zjednoczonym Kościele Metodystycznym, od teraz przyjmą nieco bardziej liberalne postrzeganie zasad chrześcijańskich i chrześcijańskiej moralności. Ten proces będzie trwał jeszcze wiele, wiele miesięcy, ale już wiemy, że od teraz istnieją dwa odrębne wyznania metodystyczne. Globalny Kościół Metodystyczny i Zjednoczony Kościół Metodystyczny. Rozłam nigdy nie jest dobrą drogą. A teraz czas na kolejne rozmowy. Zaczynamy od rozmowy z siostrą Michaelą Rak o jej najnowszej książce, którą, tak się składa, napisała razem z moją żoną. Tytuł: Mężczyźni mojego życia. Podkreślam, chodzi o mężczyzn życia siostry Michaeli, a nie mojej żony. Ze mną, może nie w studiu, ale w Wilnie, jest siostra Michaela Rak, szefowa, założycielka
Spiritus Movens i w ogóle wszystko hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. 10 lat obchodzi już to hospicjum. Tak w zasadzie, jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od tego, że jest cierpienie, że są łzy, że jest nieporadność i że jest wołanie. W wielu krajach Europy i świata istnieją hospicjum, a na Litwie hospicjum nie ma. I była prośba, żeby się pochylić właśnie w tych przestrzeniach i wyeliminować to, co jest łzami, co jest cierpieniem i co jest poczuciem samotności, a bardzo często nawet odrzucenia i nieporadności. I kiedy przyszło wołanie właśnie kardynała metropolity wileńskiego, kardynała Baczkisa o założenie hospicjum, to zostałam tu wydelegowana przez moje władze zakonne i to właśnie się dokonało w 2008 roku. To teraz uzupełniając kilka informacji, władze zakonne to jest Zgromadzenie Jezusa Miłosiernego, siostry Faustynki, a siostra została wydelegowana, albowiem wcześniej założyła hospicjum gdzie indziej, to powiedzmy gdzie. To był Koszów Wielkopolski. Co prawda nie byłam na etapie rozpoczynania działań, żeby powstało hospicjum, ale później już rozwijania, kontynuowania i przechodzenia przez wszystkie przestrzenie właśnie prawne, gdzie medycyna paliatywna była wpisywana coraz bardziej właśnie w system prawny, medyczny w Polsce. A to, co właśnie padło, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. My jako zgromadzenie, my jako siostry, które jesteśmy Bogu powierzone w ślubach zakonnych i ślubujemy Mu, że będziemy dla Niego świadkami Jego miłosierdzia, było wyzwaniem, żeby być świadkiem Jego miłosierdzia w czynie, właśnie w odniesieniu do osób chorych, tu na ziemi wileńskiej, gdzie zostały ślady i świętej siostry Faustyny i błogosławionego księdza Michała Sopoćko, naszego założyciela. Także miłosierdzie, które podnosi i uwzniaśla i wzbogaca i wzmacnia. A jak siostra tu przyjeżdżała, to siostra mówiła po litewsku? Nie mówiła. Uczyłam się pierwszych takich podstawowych słów, ale właśnie to też dało mi taki jakiś impuls wewnętrzny, bowiem kiedy zapoznałam się z tą ziemią, gdzie są ludzie różnych narodowości, posługując się różnymi językami, tym bardziej poczułam w sobie taki impuls, że tu musi być przede wszystkim na pierwszym miejscu język serca. I to w codzienności hospicyjnej ten język serca jest najbardziej odzwierciedlany. Cały personel, który posługuje w hospicjum i wolontariusze posługują się właśnie językiem mieszkańców tej ziemi. Jeżeli pacjent jest Litwinem, mówimy z nim po litewsku, jeżeli jest Rosjaninem, po rosyjsku, jeżeli jest właśnie Polakiem, po polsku. Pojawia się język angielski, pojawia się język niemiecki, pojawia się język włoski, bo i takich pacjentów mamy tu pod dachem hospicyjnym. To zatrzymajmy się jeszcze na chwileczkę, dosłownie na książce, która się ukazała ostatnio, Mężczyźni mojego życia. Ja nie będę ukrywał, że to książka mojej żony, która z siostrą zrobiła tą książkę, znaczy książka siostry z moją żoną zrobiona. Może lepiej tak powiedzieć, bo ona tylko pytania zadawała, a potem to jakoś próbowała uporządkować. Dlaczego Mężczyźni mojego życia? Tytuł jest, powiedziałbym, taki dość zaskakujący. To jest dla mnie właśnie też wyjątkowe wyzwanie. Ja pochodzę z wielodzietnej rodziny, było nas 8 i było 4 na 4. I właśnie to było przedziwne. Ja już, drodzy Państwo, mogę o tym powiedzieć. Tam pierwszym takim mężczyzną, nad którym właśnie zatrzymuję swoje i emocje, i swoje doświadczenia, to jest słabość mojego taty. I kiedy ja jako małe dziecko wzrastałam, nie wiedząc, czym jest miłość i troska taty, otrzymywałam ją od moich braci. I to mnie przekierowywało właśnie później, przez całe życie, że gdzieś właśnie w sposobie mężczyzn, którzy reagują w sposób wyjątkowy na wyzwania codzienności, uczyłam się właśnie tych reakcji na wyzwania codzienności. Ale kiedy właśnie spoglądam na swoją obrączkę i patrzę na życie jedynego mężczyzny, któremu powiedziałam kocham na zawsze i to jest Jezus Miłosierny, właśnie ta jego męskość z czułością kobiecości, wchłaniam to w każdym dniu, żeby to się odzwierciedlało we mnie jako siostrze zakonnej, zaślubionym Jezusowi, nauczonej przez codzienność życia i przekierowanej do służby w miłosierdziu drugiemu. Wspomniała siostra słabości o krzyżu, grzechu taty, ale cała ta historia jest niesamowita, bo
ona się zaczyna od takiej relacji kompletnie zwariowanej. Tacie ginie narzeczona, mamie ginie narzeczony w czasie wojny i oni się łączą, chociaż to jest połączenie. My w naszych czasach już tego tak do końca nie rozumiemy. Już nie ma mezaliansu, już rodzice nie mają tyle do powiedzenia, ale z perspektywy rodziny taty, który jest z dobrej rodziny szlacheckiej, małżeństwo z chłopką, to jest mezalians. W związku z tym on zostaje odrzucony przez rodzinę. I tak się zaczyna, rozumiem, ta jego droga ku temu, co było niedoskonałością, brakiem, cierpieniem, także jak rozumiem jego. To było jego cierpienie i właśnie to też podaje taką bardziej przestrzeń szeroką, bo gdyby nie został odrzucony przez swoją rodzinę, może by nie doświadczył tej swojej słabości, która miała przeniesienie na łzy właśnie mojej mamy i nas jako rodzeństwa jego dzieci. I to też jest wyzwanie, że nie może być między nami czegoś, co nas dzieli, a musi się znajdować zawsze coś, co nas łączy. I pamiętam właśnie, kiedy moja mama, tato był w więzieniu, mówię bardzo otwarcie, przed świętami Bożego Narodzenia mi, małej dziewczynce, mówi: napisz list do taty, do więzienia. Ja płacząc mówię: ale przecież ja nie mam taty. A moja mama bardzo mocno mówi: ty masz tatę, bo gdyby jego nie było, to by ciebie nie było. Napisz do taty. To, co jest między mną a nim, to jest nasz ból, ale ty masz tatę, którego masz kochać. Ja, jeszcze nie umiejąca dobrze pisać, napisałam list do mego taty. Napisałam mu, że ja ciebie kocham. Pisałam to ze łzami, bo wiedziałam, ile łez wylewała moja mama, ale też umiejętność odnalezienia się właśnie w tych relacjach w codzienności. I to też dlatego jest mężczyzna mojego życia, ale to się przenosiło właśnie na tą codzienność domu rodzinnego. I myślę, że każdy, kto tę książkę przeczyta, na pewno znajdzie jakąś małą iskierkę, jakiś mały pyłek czegoś, co może w swojej codzienności doświadcza. I chciałabym, żeby nie był to podręcznik życia, ale żeby był takim świadectwem życia, gdzie to życie się składa z tego, co jest, nie wiem, promiennym słońcem i ciemnością nocy, co jest właśnie ciepłem czy zimną jakąś aurą, która mówi nam: nie dam rady, damy radę zawsze. A nie zastanawiałaś się, siostro, kiedyś, czy wybór życia zakonnego, bo takie słowa z ust psychologów czasem padają, nie był formą ucieczki przed życiem małżeńskim, którego wzorzec w siostry przypadku był dość trudny? To nie była ucieczka. Ja w tym momencie, składając śluby zakonne, byłam najszczęśliwszą kobietą, najszczęśliwszą matką. I ja w tym momencie właśnie to też przeniosę na tytuł tej mojej książki, Mężczyźni mego życia. To jest właśnie ta relacyjność między kobietą a mężczyzną, ale w wymiarze właśnie daru siebie, ofiarowania siebie. Ja mam ogromną rodzinę i to, czego oczekiwałam w życiu, marząc o małżeństwie, otrzymałam właśnie, i o macierzyństwie, otrzymałam właśnie w życiu zakonnym. I małżeństwo, i macierzyństwo, i doświadczania właśnie tego miłosierdzia w miłości i miłości w miłosierdziu na co dzień. To jest pełnia. Powiedziała siostra, że siostra marzyła o małżeństwie, a z tego, co wiem, bo książkę czytałem, nie będę ukrywał, to nawet całkiem niedaleko od tego małżeństwa było. Ale był większy głos właśnie tego, któremu powiedziałam tak na całe życie i noszę jego obrączkę. To nie będziemy zdradzać tego elementu, on jest w tej książce. Chciałem się zapytać o radzenie sobie z bólem, bo hospicjum to jest miejsce. Wprawdzie jeden z moich rozmówców, też szef hospicjum w Polsce, powiedział: hospicjum to jest życie. To nie jest tylko umieranie. Wbrew temu, co się wydaje, hospicjum to jest życie. No ale jest w tym życiu również umieranie i to umieranie... Jak się jest wiele lat szefem hospicjum, to pewnie już setek, jeśli nie tysięcy ludzi. Jak sobie z tym radzić? Z tym, że ludzie, z którymi się zdążyło zaprzyjaźnić, którzy czasem wylali całe życie przed tym, który towarzyszył im w umieraniu, odchodzą. Bo śmierć jest rodzeniem się dla życia. I właśnie w hospicjum my nieustannie doświadczamy momentu narodzin. Bo kiedy na przykład płyną łzy, bo pacjent sobie nie radzi z bólem i lekarz pojawi się i ból mija, pojawia się uśmiech. Kiedy właśnie żegnamy pacjenta, który zostawia swoją rodzinę we łzach,
ale ta rodzina wie, że po jakimś czasie spotka się z tym swoim ukochanym człowiekiem w wieczności i zasłuży na tę wieczność przez życie właśnie w przestrzeni dobra, miłości i wzajemnego wspomagania. Jeżeli doświadczy, że nie można żyć pseudożyciem, a prawdą życia, to oni wiedzą, że ta chwila rozstania, chociaż jest wypełniona łzami, będzie chwilą spotkania wieczności szczęśliwej. I dotykanie właśnie czegoś, co jest bólem, zawsze w hospicjum przekierowywane jest na dotykanie czegoś, co jest życiem i nadzieją. I ta nadzieja jest wpisana w każdą przestrzeń naszego pacjenta i w każdą przestrzeń danej chwili. Właśnie chwila ta teraz jest najważniejsza, żeby była przestrzenią nadziei i spełnienia, a nie właśnie przestrzenią łez i samotności. Siostra wierzy w życie wieczne, czy już wie, że życie wieczne jest? Tak, bo tak jak słucham o tej przestrzeni tamtej strony, to wygląda, jakby siostra już miała pewność. Dokładnie tak. Ja w tym momencie zawsze mówię, że ja wiem, że życie wieczne jest. A skąd? A dostaję różne sygnały, różne właśnie doświadczenia, które mi pokazują, że to wykracza poza ziemskość naszego życia i że to dotyka właśnie już przestrzeni boskości i tego istnienia z tamtej strony życia. A co by siostra powiedziała takiemu mojemu koledze, przyjacielowi, który mi powiedział: całkiem niedawno zginęła moja bliska współpracownica, współpracowałem z nią na Ukrainie, w Ukrainie, kiedy tam jeździłem. Młoda dziewczyna, zastrzelili ją w okrutny sposób i mówi: nienawidzę ich i mam straszne pretensje do Boga. Co by mu siostra powiedziała? Ja bym powiedziała tak, może ta natychmiastowa śmierć, nagła, teraz, zaraz, była uratowaniem jej przed cierpieniem dłuższym, przed bólem, przed jakimś wewnętrznym rozdarciem, które mogłoby się pojawić w takiej czy innej sytuacji, w innej perspektywie czasu i miejsca. Bo my ludzie zawsze zatrzymujemy się nad tym wydarzeniem tu i widzimy tylko tu. Bóg widzi dalej. I dopiero kiedy przejdziemy przez te ograniczone nasze patrzenie właśnie ludzi żyjących tu na ziemi, w tą przestrzeń tych ludzi żyjących na wieki, zaczynamy rozumieć, dlaczego to się dokonało. A na pewno odnosząc się do tego, że nienawidzę, przywołam to, co już wielokrotnie się mówi, że zawsze dobro przemienia oblicze ziemi. Miłosierdzie przemienia oblicze ziemi. Święty Jan Paweł II bardzo mocno mówił, że w miłosierdziu, czyli w darowaniu ran, w darowaniu uraz, w darowaniu właśnie tego zła, które ktoś mi uczynił i przeniesieniu w przestrzeń dobra, to Jan Paweł II mówi, że człowiek znajdzie szczęście, a świat pokój. I dlatego, żeby było więcej pokoju w świecie i żeby było więcej szczęścia w człowieku, musimy być dla siebie ludźmi przebaczającymi i pomagającymi, a nigdy nie odwzajemniającymi się złem, które do nas przypłynęło. A z drugiej strony siostra przecież jako osoba pracująca w hospicjum doskonale wie, że to jest czasem długi proces, zanim się przebaczy. Jeden z myślicieli powiedział: jeśli przebaczamy coś, co jest do przebaczenia, to jest żadne przebaczenie. Tak naprawdę przebaczenie zaczyna się w momencie, kiedy wybaczamy coś, czego wybaczyć tak naprawdę się, tak po ludzku, nie da. Zgadzam się z tym. Przebaczamy coś, co właśnie było czymś lekkim, coś, co boli. Diabeł będzie trzymał nas, żebyśmy nie przebaczyli. Ale w tym momencie muszę sobie bardzo mocno powiedzieć, nie mogę w tym bagnie trwać i jak najszybciej z bagna muszę wyjść na powierzchnię, gdzie wezmę głębszy oddech w przebaczeniu i właśnie w wyjściu z dobrem do tego człowieka, który mnie w to bagno zatopił. I u jednych ludzi będzie to trwało szybciej, u innych dłużej. I powiem, okres oczekiwania na moment przebaczenia się będzie skracał, kiedy będziemy bardziej wpatrywać się właśnie w Jezusa Miłosiernego, w Jego lekcję życia i przebaczenia, kiedy wziął wszystko na siebie za nas. To jeszcze ostatnie pytanie. Siedzimy tuż obok kaplicy, która powstała w miejscu, gdzie powstał obraz, ten pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, wileński, mnie bliższy niż ten krakowski, moim zdaniem ładniejszy, niezależnie od życiowych losów jego autora. Natomiast jak się niesie miłosiernego Jezusa w miejscu, gdzie miłosierny Jezus, nie chcę powiedzieć, objawił się jako pierwszy, ale przybrał postać obrazu jako po raz pierwszy?
Każdy element tego obrazu on przenosi właśnie w to, czego Jezus nam przykład dał, oddając siebie. Spojrzenie miłosierne na kogoś, kto może nawet nie chce nam głęboko spojrzeć w oczy. Pobłogosławienie ręką, bo na obrazie wyraźnie Jezus, że moja ręka ma być wzniesiona do błogosławieństwa. To jest ręka, która błogosławia, nie zaciska pięść. To jest Jezus w ruchu, który wchodzi do wieczornika, w którym zamknęli się ci, którym on ufał i zawiódł się na nich. Wchodzi do wieczornika, w którym jest Piotr, który się 3 razy go zaparł. I Jezus nie wchodzi do nich z wyrzutami, albo nie mówi, ja tam nie pójdę. On robi pierwszy krok, wchodzi do wieczornika i mówi, pokój wam. Nie wytyka im błędów i daje im pakiet zaufania. Mówi, idźcie i nauczajcie. Mamy dzięki temu Kościół do dziś, kapłanów do dziś. I to jest znowu ta lekcja miłosierdzia, żeby zrobić pierwszy krok do kogoś, kto nas skrzywdził, żeby pobłogosławić, a nie odwdzięczyć się, w cudzysłowie odwdzięczyć, ale właśnie, żeby był odwet zła za złem. Uśmiechu tam, gdzie pojawiają się łzy. Spojrzenie Jezusa na tym obrazie to jest spojrzenie z krzyża i on nie patrzy na jednych złowrogo, a na drugim z ciepłym wzrokiem. On na jednych i na drugich, którzy są pod krzyżem, a to jest Maryja, która cierpi, jego matka. Są ci, którzy go do krzyża przybili, patrzy tym samym wzrokiem. I to jest właśnie codzienność miłosierdzia. Spojrzeć po raz kolejny z miłością. Zrobić ten pierwszy krok, pobłogosławić, pomóc i dać kolejny pakiet zaufania i powiedzieć, idźcie i czyńmy dobro. No, a to się dokonuje właśnie w tej przestrzeni tych 3 słów. Jezu, ufam Tobie, Ty masz moc, ja jestem człowiekiem słabym. I dlatego bez Boga nie przemienimy siebie, ale w tym, Jezu, ufam Tobie, przemienimy siebie i damy świadectwo miłosierdzia. A jak siostra godzi to z tym, że no, autor tego obrazu, autor ten ludzki, bo oczywiście wiemy, że opis pochodzi z wizji i z postrzegania świętej Faustyny. No, ona już jest święta, to wiemy. Ale autor był, wszystko to wskazuje, masonem i skończył swoje życie, przynajmniej według niektórych historyków, mówię ostrożnie, bo na ten temat toczy się spór wśród historyków i hagiografów świętej Faustyny i błogosławionego księdza Michała Sopoćki, no skończył samobójstwem po prostu. Jak to pogodzić z tym, że ten obraz tu rzeczywiście przemienia serca, co do tego nie ma wątpliwości, który ratuje wielu zatwardziałych grzeszników, jest namalowany przez człowieka, ja powiem bardzo ostrożnie, któremu przynajmniej daleko było do doskonałości. I może dlatego, że podjął się tego obrazu, może ta nić miłosierdzia Bożego go uratowała. My właśnie znowu w słabości ludzkiej byśmy chcieli to osądzić. Kiedy przejdziemy przez tą granicę, przez którą przeszedł Eugeniusz Kazimirowski, wcale się nie zdziwię i będę Bogu wdzięczna, jeśli go spotkam w niebie. Bo nie wiemy, co się dokonuje w momencie śmierci, jaka jest jego myśl. Przyniosę to na sytuację naszego hospicjum. Przyjechał do mnie mężczyzna właśnie, ofiarowując obraz, który wisi w sali hospicyjnej. I ten obraz jest wyjątkowy, bo tam jest piasek, na piasku jest ścięty 5 drzewa i z tego pnia wyrasta bardzo malutka taka, powiedziałabym, krzewinka zielona, która później rozrasta się w potężny ogród i ten ogród jest przesłonięty promieniami obrazu Jezusa Miłosiernego. I ten mężczyzna mówi, ja jestem malarzem, ale był alkohol, były narkotyki, żona i dzieci odeszły, ja poszedłem, bo chciałam sobie odebrać życie. Wszedłem do kościoła i ukląkłem w bocznej nawie, wisiał obraz Jezu, ufam Tobie. I powiedziałem, spaprałem swoje życie, spaprałem życie właśnie moich bliskich, chcę odejść, bo nie udźwignę tego życia, ale uratuj mnie tam w wieczności. I ten mężczyzna mówi, ja nie wiem jak to było, bo to było wcześnie rano. Wieczorem poproszono, żebym wyszedł z kościoła, bo muszą kościół zamykać. Całą noc chodziłem, pół następnego dnia. Później przyszedłem do domu, wyspałem się, później zacząłem być głodny, więc coś zrobiłem do jedzenia, wysprzątałem dom. Minęły miesiące, już teraz minęły 2 lata i ja przyjechałem, bo to jest historia mego życia, a moje życie to już jest rodzina na nowo, żona i dzieci na nowo i dalej jestem twórcą. I niewyobrażalna rzecz, bo był uzależniony, nie było żadnego detoksu, żadnego leczenia. Jezus uzdrowił, bo powiedział Jezu, ufam Tobie. I może to Jezu, ufam Tobie padło z ust właśnie malarza tego obrazu. Nie wiemy, ale ufam, że tak było.
tym wnioskiem kończymy. Siostra Michaela Rak, Faustynka, czy Zgromadzenie Jezusa Miłosiernego, o której właśnie moja żona, nie będę tego tutaj ściemniał, napisała książkę, wspólnie razem napisałyście książkę Mężczyźni Mojego Życia, czyli Mężczyźni Życia Siostry Michaeli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję, że właśnie Małgosia napisała to, o czym opowiadałam, ale ja bym życzyła właśnie każdemu, żeby na swojej drodze życia znajdował takich mężczyzn i takie kobiety, które staną się właśnie prawdą życia i pełnią życia. Amen. A skoro już byłem w Wilnie, to trudno nie porozmawiać było mi o hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko. Moim gościem był zaś jego rzecznik, pan Łukasz Kamiński. A moim państwa gościem dzisiaj w Wilnie jest Łukasz Kamiński, rzecznik hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. No, pierwszego hospicjum w Wilnie. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Rozmawiamy oczywiście cały czas w kontekście tragedii w Ukrainie, tego, co tam się dzieje. Czy jakoś hospicjum dotknęła ta wojna? Pytam się oczywiście nie o to, czy dotknęła bezpośrednio, bo na szczęście na Litwie wojny nie ma, chociaż widzę tu na ulicach bardzo wiele takich symboli solidarności na całej Litwie i w Druskiennikach, gdzie byliśmy, i w innych miastach, i w Wilnie również, także ten przepiękny mural na Akademii Wojskowej Litewskiej. Więc, ale czy jakoś hospicjum zetknęło się bezpośrednio lub niebezpośrednio z wojną? Znajdujemy się teraz w miejscu, które niektórzy nazywają Wzgórze Miłosierdzia, Betlejem Miłosierdzia. Znajdujemy się przy hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki. Tutaj za naszymi plecami został namalowany obraz Jezu, ufam Tobie. I już kiedy nawet kilka dni przed wojną zaczęliśmy się modlić o 15 codziennie ze wspólnotą hospicyjną Koronką do Bożego Miłosierdzia, ażeby do tego, co doszło, żeby do tego nie doszło. No niestety jest jak jest i już od pierwszych dni bardzo to nas dotknęło, zarówno i pracowników, jak również pacjentów hospicjum, z którymi mamy kontakt. No i staramy się też pomóc tym, czym możemy, wysyłając leki na Ukrainę, również osoby, również uchodźcy wojenni z Ukrainy zwracają się do nas z prośbą o pomoc. Przykład, kobieta, która mieszka na Litwie, ma matkę chorą na raka w Kijowie. I też towarzyszyliśmy i pomagaliśmy w transporcie, żeby logistycznie, żeby mogła dotrzeć, jak tutaj do kogo się zwrócić, jakie badania zrobić, żeby też miały takie, no powiedzmy, miejsce do bycia i miejsce do leczenia tej choroby tutaj na Litwie. Bo choroba z wojną, ona nigdzie nie znika. Człowiek nadal żyje swoim życiem i my staramy się też im pomóc, uchodźcom na Ukrainie. Czyli rozumiem, że ta kobieta z Kijowa została przetransportowana do Wilna, tak? Czy przynajmniej gdzie indziej, gdzie mogła być leczona albo zaopiekowana w pokoju? Tak, ta kobieta... bardzo dobrze pamiętam ten dzień, to był już... piątek, już wychodziliśmy z pracy i przyszła dziewczyna około 30 i mówi, że czy mogłabym rozmawiać z siostrą Michelą. Siostry Micheli wtedy akurat nie było, to poprosiłam, żeby pani zostawiła numer telefonu, to w poniedziałek siostrze zaraportuje sprawę. Mówi, że bardzo pilnie, no i wtedy zapytałam, co się stało. Mówi, że ma mamę chorą na raka, która za dzień będzie wyjeżdżała z Kijowa pociągiem aż w stronę Chełma. I tam stamtąd przyjadą po nią malutkim autobusikiem. I wtedy no, zadzwoniłam do siostry, mimo tego, że była za granicą. Siostra powiedziała od razu, bierzemy, pomagamy, jak tylko możemy. I zdarzało się, że otrzymywałam telefon, będąc już w domu w dniu wolnym, w 10:30 wieczorem. No i rozmawiała się, szukała się różnych wariantów pomocy, kto by mógł przyjąć tę osobę, kto mógłby wykonać badania. No i tak staramy się pomóc. Również uchodźcy, którzy przyjechali tutaj
na Litwę nie mają środków higieny, środków żywności, więc my te środki żywności czy higienę, którą otrzymujemy od naszych przyjaciół z Polski i również z Litwy, dzielimy się z rodzinami naszych pacjentów, ale również z osobami, które tej pomocy potrzebują i pochodzą z Ukrainy. I znalazła się tutaj nie z własnej woli, ale z tego, że kogoś ambicje były bardzo wysokie i postanowił, że jeszcze chce dołączyć kawałek ziemi. Słyszałem też taką anegdotyczną historię, że w związku z tym, że no jak wszyscy wiemy, alfabet i pismo, cyrylica różni się od latynicy, to może nie jakoś radykalnie, ale w paru miejscach się różni, to trafiali do was uchodźcy szukający pomocy w zupełnie innym miejscu. Dokładnie, tak. My znajdujemy się przy ulicy Rossa 4, po litewsku to Rasu 4, a Caritas archidiecezji wileńskiej ma swoją siedzibę przy ulicy Paco 4 i ta literka P w kyrylicy to R, a literka C od Paco to S, i oni błędnie przychodzili tutaj na ulicę niby Raso 4 i szukali pomocy. Jak powiedziałem, że no, tutaj nie jest Caritas, to trochę byli zasmuceni, że trafili nie tutaj, że nie otrzymają pomocy, ale czym mieliśmy, tym pomogliśmy. Czy żywnością, czy jeszcze czymś. Więc no, ta tragedia dotknęła wspólnotę hospicyjną też bardzo w wielkim stopniu. Czy chorzy jakoś? Wiadomo, że no, w hospicjum często są chorzy już w stanie trudnym, terminalnym, takim stanie, który wiąże się także z cierpieniem. Oczywiście celem hospicjum jest zabezpieczenie ludzi przed tym największym cierpieniem, ale czy oni jakoś uczestniczą duchowo w tym, co się dzieje? Wspomniałeś o tym, że razem wszyscy odmawialiście koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ci, którzy są wierzący, bo nie wszyscy w hospicjum muszą być wierzący. Nie, ale czy jakoś uczestniczą w tym dramacie Ukrainy? Ja mam takiego już, użyję słowa przyjaciela wśród pacjentów, to jest praktycznie cały sparaliżowany i nie może tylko mówić, i to już z trudem czasami go rozumiem, i używa komputera za pomocą oczu, steruje tym komputerem i tak sobie czasami, jak przychodzę do niego pomóc kalibrować mu to urządzenie do sterowania komputerem, tak sobie kilka słów wymienimy w kontekście wojny. Też go to bardzo dotknęło, mimo że już osoba jest w bardzo trudnym stanie, ale też mówi, że to jego bardzo dotknęło, że się modli za te osoby, które zostały wojną dotknięte, i nawet jeżeli on jest w bardzo trudnym stanie, to wie, że ktoś traci życie za swoją ojczyznę, i to też go dotyka. Mimo tego, że jest przykuty do łóżka i leży, jest w terminalnym stanie. Zmieniamy trochę temat, bo oczywiście hospicjum nie żyje tylko wojną, albo nawet nie przede wszystkim. To jest 10 rok, 10 rocznica za chwilę będzie, dekada, odkąd pierwsze hospicjum w Wilnie i pierwsze hospicjum na Litwie powstało. No więc można powiedzieć, jest to okres podsumowań, więc podsumujmy w kilku zdaniach, albo kilkunastu, tyle ile będzie trzeba, co w tej chwili w hospicjum się dzieje, jak ono się rozrosło od tego momentu, kiedy tu cały czas naprzeciwko kościoła, no wciąż zrujnowanego, który był więzieniem, i rzeczywiście u boku miejsca, w którym Eugeniusz Kaźmierowski namalował pierwszy ten wileński obraz Chrystusa Miłosiernego, siostra Michaela Rak założyła hospicjum. To tam już zostawmy tę historię, pewnie ona sama opowie, co się działo na początku, ale jaki jest stan w tej chwili? To są tysiące osób, którym hospicjum przez te 10 lat pomogło. Siostra kiedyś mówiła, że liczyła osoby, które przyprowadziła do wieczności, i już kiedy doszło do konkretnej cyfry, to już przestało liczyć. I tutaj osoby w Wilnie, na Wileńszczyźnie, nie mogły otrzymywać takiej pomocy, którą mogą otrzymać teraz. No i pomogliśmy tysiącom chorych, tysiące osób hospicjum odprowadziło do wieczności, ale również pomagamy nie tylko chorym, pomagamy również im, ich rodzinom po odejściu pacjenta. Oni czasami zgłaszają się po jakimś czasie, że chcą być wolontariuszami, i hospicjum to stało się takim punktem przyciągania, że nawet jeżeli słyszałem już kilka razy, kilka, więcej, że jak wycieczka
pielgrzymka z Polski przyjeżdża tutaj do Wilna, to że hospicjum też muszą zahaczyć. Coraz więcej osób się dowiaduje o naszym miejscu, że no i prosimy Pana Boga, żeby jeszcze 10 lat, a to i więcej dał nam temu naszemu hospicjum, żeby funkcjonowało i pomagało osobom niezależnie od narodowości, niezależnie od wyznania tutaj chorym, żeby nie czuli tego bólu przed odejściem. No i prosimy jeszcze o dalsze lata naszej posługi dla chorych. Doprecyzujmy, bo to jest tak, jest hospicjum domowe, czyli takie hospicjum, do którego dojeżdżają pracownicy hospicjum, znaczy nie hospicjum, tylko domy po prostu, gdzie dojeżdża psycholog, dojeżdża lekarz, dojeżdża pielęgniarka, no ci, którzy są potrzebni, ale jest też hospicjum stałe, a ostatnio pojawiło się jeszcze hospicjum dla dzieci. Tak, pomagamy w dwóch formach, w formach hospicjum stacjonarnego, tutaj przy ulicy Rosu 4, Rosa 4, to jest hospicjum dla dorosłych i hospicjum dla dzieci. Mamy ogółem 26 łóżek dla dzieci i dla dorosłych tutaj w hospicjum stacjonarnym i dojeżdżamy do chorych, do dorosłych i do dzieci też tutaj w Wilnie i w okolicach, więc pomagamy i w warunkach stacjonarnych, i w warunkach domowych. No od 2020 roku, 15 lutego, funkcjonuje również dział dziecięcy hospicjum. To jest pewnie najtrudniejsza praca z dziećmi, no bo dzieci to są często pacjenci, którzy nie przeżyli swojego życia. Patrzenie się na ich cierpienie jest bardzo trudne, a pewnie jeszcze, nie wiem czy jeszcze, tak samo trudne jest patrzenie się na cierpienie ich bliskich, jeśli ich mają, bo jak rozumiem też nie wszyscy pacjenci tym szczęściem są obdarzeni. Na Litwie pierwsza niedziela maja to Dzień Matki. Wypadło to na 1 maja i mieliśmy w hospicjum coś bardzo miłego, coś bardzo, co dotyka za serce. Mieliśmy Dzień Matki w hospicjum i te nasze dzieci, które niektóre mogą się same jakoś trochę poruszać, niektóre leżą w łóżku, ale za pomocą wolontariuszy naszego hospicjum zrobiły prezenty dla swoich mam. Większość z nich ma swoje rodziny i hospicjum pomaga również tym rodzinom, które mają jeszcze inne dzieci, żeby te rodziny miały trochę czasu dla innych dzieci, a nie koncentrowały się tylko na tym jednym, które jest chore. No i był koncert, był poczęstunek, no, były łzy wzruszenia mam, rodzin, które były tutaj u nas w hospicjum. Siostra Michaela i zresztą hospicjum chyba również znane jest na całej Litwie. Ja mogę powiedzieć tyle, że jak jechaliśmy oj daleko, daleko na północ Litwy, na ile można mówić, że na Litwie coś jest daleko, daleko w porównaniu z Polską, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. Jak usłyszano, że mówimy po polsku, to pierwsze pytanie było, czy byliśmy w Wilnie. Jak powiedzieliśmy, że tak, to drugie pytanie brzmiało, a byliście u siostry Michaeli? A to ze wstępu książki Mężczyźni mojego życia, siostry Michaeli. We wstępie tak była opisana właśnie ta historia. Tak, czy byliście u siostry Michaeli? I jak ktoś mówi o Wilnie, to teraz mówię też o siostrze Michaeli. To jest prawda, to nie był wyjątek. Jeszcze się zapytam o religijność, czy o to, jaka jest zasada przyjmowania pacjentów, bo znowu słyszałem, to nie jest żadna tajemnica, zresztą nie tylko ja to słyszałem, że to jest hospicjum wprawdzie błogosławionego księdza Michała Sopoćki, ale absolutnie takie nazwijmy ekumenicznie. Tutaj jest i kapelan prawosławny Litewskiej Cerkwi Prawosławnej. Notabene przypomnę Państwu, że metropolita tejże cerkwi wydał bardzo mocne oświadczenie w sprawie wojny, odcinając się od patriarchy. Potem go trochę przywołali do porządku patriarcha i już księża litewscy prawosławni też zostali przywołani do porządku, ale oświadczenie cały czas na drzwiach kościołów wisi, co jest bardzo, bardzo istotne po litewsku i po rosyjsku, bo jak rozumiem, prawosławna część jest często rosyjskojęzyczna lub także rosyjskojęzyczna. Natomiast to jest i kapelan prawosławny, i katolicki, a jeśli potrzebny jest inny, to się wzywa także innych kapelanów. I nie tylko kościołów chrześcijańskich. My wśród pracowników mamy również muzułmanów. Jeżeli ktoś będzie Żydem, to też go przyjmiemy. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, apostoł miłosierdzia,
jest naszym patronem, a miłosierdzie niekoniecznie musi mieć jakąś wiarę. Miłosierdzie w działaniu, które jest tutaj w naszym hospicjum, jest skierowane do każdego, do osoby wierzącej, niewierzącej, Polaka, Litwina, Rosjanina, osoby żonatej, nie wiem, osoby, która nie ma żony, męża, dosłownie do wszystkich. Przyjmujemy dosłownie każdego, kto potrzebuje pomocy. A jakie są największe wyzwania, które teraz stoją przed hospicjum? No, 10. rocznica to jest oczywiście czas podsumowań, ale rozumiem, że hospicjum się nie zatrzymuje. Trudno mi się nawet wyobrazić siostrę Michaela, która się zatrzymuje, która już jest zadowolona z tego, co osiągnęła i już mówi, no to już starczy tego dobrego, teraz już tylko konserwujemy to, co było. A zatem jakie są wyzwania, jakie są projekty, które stoją teraz przed hospicjum na najbliższe miesiące, może lata? Jak przyszedłem do pracy w hospicjum, to był COVID i wtedy było duże wyzwanie, jak hospicjum ma funkcjonować. Ludzie nadal umierają i musieliśmy jakoś zrobić. I gdy usłyszałem, że hospicjum jeszcze w pandemii rozwijało swoją działalność i zatrudniało więcej osób, bo było takie zapotrzebowanie, to ja byłem w lekkim szoku, powiem, w takim pozytywnym szoku, że tutaj wszędzie wszystko skracają i że nie ma niczego, a hospicjum, które siostra Michaela prowadzi, się rozwija. To byłem, jak mówię, w lekkim pozytywnym szoku. I teraz też hospicjum się rozwija. Zostają zatrudniane nowe osoby, bo coraz więcej pacjentów, w tym dzieci, do hospicjum przybywa. Więc jak zatrudniamy więcej personelu, potrzebujemy więcej pieniędzy, aby temu personelowi zapłacić, bo to w dużej mierze jest jedyna praca dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla pomocy pielęgniarskiej i ci ludzie też muszą jakoś utrzymać swoją rodzinę, więc hospicjum musi płacić tym osobom, a litewskie kasy chorych przeznaczają niecałe 50% na działalność naszej placówki, więc te 10 lat to jest cud, że hospicjum mogło się utrzymać i teraz, no jak tu bez cyfr, miesięcznie potrzebujemy około 70 tysięcy euro, to około 350 tysięcy złotych miesięcznie. To jest to, co jest potrzebne poza tym, co wkłada litewska kasa chorych. Tak, poza tym, co wkłada litewska kasa chorych, około 115 tysięcy to nasze zapotrzebowanie, takie, taka suma, a 70 tysięcy euro miesięcznie potrzebujemy zebrać, żeby hospicjum funkcjonowało. Chcemy z okazji 10-lecia, może to raczej siostra powie, ale zorganizować taką akcję dziękczynną. Mieliśmy robić duży koncert, ale postanowiliśmy, że w obliczu wojny zorganizujemy akcję, może skromniejszą, ale zorganizujemy zbiórkę pieniędzy na hospicjum we Lwowie i na hospicjum nasze, 50 na 50, bo oni teraz potrzebują bardzo pomocy, może nawet więcej niż ktokolwiek w tym trudnym czasie. I rozumiem, że te pieniądze jakoś się udaje znaleźć co miesiąc. No jakoś się udaje znaleźć. Ja nie wiem, jak to siostra robi. Gdyby to była inna osoba, to ja nie wiem, czy by się udało tak naprawdę. Może otrzymam od siostry po głowie, kiedy usłyszy ten podcast, ale to powiem, że siostra byłaby bardzo dobrym biznesmenem, gdyby była w sektorze prywatnym. Naprawdę, siostra ma takie gadane, więc ten, że siostra umie przekonać do siebie ludzi, umie przekonać, powiedzieć to, że te pieniądze są naprawdę potrzebne i że idą na konkretne cele. Idziemy na salę chorych, mówię, to dziecko potrzebuje teraz takiego aparatu konkretnego, bez którego nie będzie mogło żyć. No i jakoś się udaje. Ja mogę potwierdzić, że siostra Michaela ma gadane i rzeczywiście jest tak, że to hospicjum istnieje w dużej mierze dzięki jej ciężkiej pracy. Zachęcam wszystkich. Miejsce i sposób, jak przelać te pieniądze, można znaleźć bardzo łatwo. Wpisuje się po polsku po prostu hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie i się wyświetla strona. I tam są wszystkie możliwe dane konieczne do tego, żeby te środki przelać. Tak, jeśli się nie mylę, to wszystkie są z każdego miejsca świata.
można je przelać nie tylko z Polski. Z każdego i z Polski też. W Warszawie mamy Fundację Aniołów Miłosierdzia. To fundacja, która została założona, żeby pomagała naszemu hospicjum. mostdonieba.pl. Tam można przelać pieniądze na polskie konto. Może to komuś trochę ułatwi. Łukasz Kamiński, rzecznik hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I na zakończenie jeszcze jedna informacja. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z panią diakon Katarzyną Kowalską z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ta rozmowa jest w archiwum tego podcastu o tym, jak to jest być diakonką luterańską. Rozmowa odbywała się w kontekście decyzji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o ordynacji kobiet na pastorki, na prezbiterki dokładnie. I właśnie teraz, już 7 maja, odbędzie się pierwsza w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ordynacja prezbiterska 7 diakonek. Wszystko w Kościele Świętej Trójcy w Warszawie, ale transmisja będzie także na YouTubie. Paniom serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w nowej posłudze. I to by było na tyle. Do usłyszenia, mówi Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.